Dzień dobry drodzy widzowie. Zapraszamy do kolejnego odcinka na kanale Novum Ortopedia. Kanale, w którym w prosty sposób opowiadamy o nowoczesnych sposobach leczenia schorzeń narządu ruchu. Witają Państwa Mariusz Koziński i Piotr Kominiak. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o schorzeniu, które nazywa się zapalenie kaletki krętarzowej. Powiedz proszę na początek, co to jest kaletka. Pewnie większość naszych pacjentów pierwszy raz słyszy to określenie. Kaletkę można porównać do takiego zbiornika, takiego woreczka zbudowanego z tkanki łącznej, który jest wypełniony niewielką ilością płynu lub mazi. Jego zadaniem jest ochrona przed nadmiernym tarciem struktur, które rozdziela. On leży najczęściej pomiędzy ścięgnem danego mięśnia lub pomiędzy kością. W okolicy stawu biodrowego wyróżniamy trzy kaletki. Jest to kaletka ścięgna mięśnia pośladkowego średniego, która leży pod tym ścięgnem, kaletka krętarzowa, która leży bardziej bocznie i kaletka pasma biodrowo-piszczelowego. I w normalnej sytuacji ściany tej kaletki są cienkie i praktycznie przylegają do siebie. Problem pojawia się wtedy, kiedy dochodzi do stanu zapalnego. To jakie są objawy tego schorzenia, jakie są objawy tego stanu zapalnego? Z jakimi problemami zgłaszają się pacjenci? Trzeba powiedzieć na początku, że najczęściej zgłaszają się kobiety w wieku średnim, nie starszym. W momencie, kiedy dochodzi do zapalenia w tej okolicy, ściany kaletki pogrubiają się, dochodzi do nadmiernego nadprodukcji płynu i wtedy ta kaletka zwiększa swoją objętość. Można ją porównać wtedy do takiego balona, woreczka wypełnionego płynem i to powoduje szereg dolegliwości. Najczęściej objawia się to bólem po bocznej stronie uda, po bocznej stronie kaletki tutaj, który promieniuje czasami na boczną stronę uda. Dochodzi do ocieplenia tej okolicy lub w przypadku, kiedy stan jest długotrwały lub dochodzi do ropnego zapalenia, wtedy może być nawet gorączka ogólnoustrojowa. Ból występuje najczęściej rano, w momencie pierwszego ruchu po powstaniu z łóżka. Tak samo specyficzne jest to, że pojawiają się dolegliwości w momencie leżenia na boku po stronie problematycznej lub w momencie zakładania nogi na nogę. Dobrze, opowiedziałeś, jak to się objawia, to jak takiego pacjenta diagnozujemy? Istotne diagnostycznie jest to, że możemy już wyczuć palpacyjnie powiększoną kaletkę, tak samo możemy wyczuć ocieplenie tej okolicy. Istotne jest to, że w momencie badania jest duża wrażliwość na ucisk tkanek w okolicy krętarza większego, kości udowej. Ten ból nasila się w momencie przywiedzenia kończyny i rotacji. Czyli w momencie ruchu? W momencie ruchu, tak. Istotne diagnostycznie też i pomocne jest badanie USG i czasami rezonans magnetyczny. Czyli badania obrazowe, które potwierdzają naszą diagnozę. Dokładnie. Dobrze, może coś powiedz więcej na temat przyczyn. Dlaczego to schorzenie powstaje, jak się rozwija? Najczęściej przyczyną jest wzmożone napięcie pasma biodrowo-piszczelowego i ucisk wywierany na wszystkie struktury miękkie przyczepiające się w okolicy krętarza. Może od razu powiedz, co to jest to pasmo biodrowo-piszczelowe? Jest to mięsień, powiedzmy, że mięsień, który przebiega w tej okolicy po bocznej stronie uda. Tak? Przyczyną jest też to problemy z kręgosłupem lędźwiowym. Tak samo mogą rzutować niektóre zabiegi w okolicy biodra. Częściej narażeni są pacjenci z różną długością kończyn dolnych, tak samo chorujący na RZS. Istotnym czynnikiem jest takie osłabienie mięśni pośladkowych i czworogłowych. Tak samo może na to wpływać, często pacjenci nie zdają sobie sprawy, ale zmiany w stawie kolanowym. Tutaj mam na myśli koślawienie podczas ruchu. Często z tym schorzeniem zgłaszają się też biegacze długodystansowi, których problem dotyczy w miarę nagle. Nie jest to jakiś stopniowo zaczynający się, tylko nagły ból. Czyli u nich rozumiem, że powodem jest przeciążenie. Przeciążenie i nadmierne napięcie. Okej, powiedziałeś już o przyczynach powstawania, o jacy pacjenci są najbardziej narażeni. Okej, mamy takiego pacjenta i co dalej? Jak możemy takich pacjentów leczyć? No, w pierwszym etapie na pewno trzeba wyeliminować te czynniki, które powodują ból. W leczeniu zachowawczym tutaj dużą rolę odgrywa jednak fizjoterapia.
Czyli możemy to rozluźniać masażem głębokim, rozluźnianie mięśniowo-powięziowe tych wszystkich struktur, które przyczepiają się w okolicy krętarza. Powinniśmy też wzmacniać mięsień pośladkowy, mięsień czworogłowy. Też ważną rolę, bo to jest schorzenie, które ma podłoże z zaburzeń biomechanicznych, więc dużą rolę odgrywają ćwiczenia stabilizacji obręczy biodrowej. Może ja tu się wtrącę, żebyś podkreślił, który mięsień pośladkowy należy wzmacniać. Pośladkowy średni. Dokładnie. Jest istotny. Okay, bo ponieważ mamy kilka... on powoduje, że ta miednica w momencie chodu opada, więc okay. I to powoduje duże napięcie. Tak samo możemy pacjenta nauczyć już po wcześniejszym badaniu i konsultacji ze specjalistą formy autoterapii, czyli jakieś rolowanie, rozciąganie, ochładzanie tej struktury. No, ewentualnie pacjent może też leki przeciwzapalne przyjmować. W momencie, kiedy jest niewielka ilość płynu, to nie ma konieczności punkcji, czyli nakłucia i odbarczenia, ponieważ ten płyn z reguły sam się wchłonie po czasie leczenia. Natomiast jeżeli tego płynu jest dużo, istnieje ryzyko, że on może się nadkazić, przejść w taki tak zwany rodzaj ropny. Wtedy istnieje prawdopodobieństwo, że należy to nakłuć w celu odbarczenia i ordynuje się antybiotykoterapię. Jeżeli to leczenie nie przynosi skutku lub powoduje nawroty, no to można rozważyć operacyjne usunięcie kaletki. Ja może jeszcze dodam od siebie jako lekarz, że jeżeli punktujemy taką kaletkę, czyli usuwamy nadmiar tego płynu i on jeszcze nie jest ropny, to warto podać też pod kontrolą USG, oczywiście, żeby precyzyjnie trafić w to miejsce, warto podać niewielką ilość sterydu, które działa przeciwzapalnie. Tak. Dziękuję bardzo za uwagę. Jak widać, jest to schorzenie, które może być dość uciążliwe. Mamy różne przyczyny, od zwykłych przeciążeń, takich wynikających z czynności dnia codziennego, do przeciążeń, które mogą powstać w wyniku uprawiania różnego rodzaju sportów, głównie biegaczy. Ważne jest też zwrócenie uwagi, jak zwykle, na całość pacjenta, czyli często przyczyną może być zaburzenie osi w kolanie i czasami boli biodro, a tak naprawdę choroba jest w kolanie. I to bardzo często jest w ortopedii, że nie leczymy jednego stawu, tylko zawsze holistycznie, całościowo musimy popatrzeć na pacjenta. Tak jest. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy.